Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w nieco innych okolicznościach. Dookoła pięknie kwitnące rzepaki, zielone zboża, a my jesteśmy na plantacji buraka cukrowego i razem z Mariuszem Sewerynem opowiemy o odżywianiu właśnie takich plantacji. Mariuszu, odżywianie buraka cukrowego, ponieważ mamy taką plantację, jaką widzimy, czyli w sumie to jest pierwsza para liści. Mhm. Tak naprawdę są te plantacje zmęczone przez te przymrozki, które ciągle przychodzą, minus 4, minus 3, minus 2 i tak naprawdę od końca kwietnia do dnia dzisiejszego, dzisiaj mamy 8 maj, cały czas są przymrozki. Widzę, że zabrałeś Agravita Active 48, pewnie nie bez powodu. Nie bez powodu, ale faktycznie zawieźmy tu jeszcze chwilę na te przymrozki. Zobaczcie, no, burak cukrowy nie lubi przymrozków, tak? Nie no, lubi. To jest roślina typowo ciepłolubna, tak, tak. Dokładnie. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy jak najszybciej pomogli mu. I teraz tutaj teoretycznie mówimy o tym, żeby jak najszybciej mu pomóc. Wielu z Państwa, jeżeli pójdziemy, podejrzewam, widać na kamerze już te wschodzące buraki, w zasadzie w pierwszej parze liści, ale widzimy gołe pole, tak? Tak. I teraz wielu sceptyków powie, że to jeszcze za szybko, żeby wykonywać ten zabieg, pomimo że te rośliny się cały czas męczą. Obalmy ten mit po prostu. Dokładnie. Nie czekajcie zbyt późno, tak? Rozmawialiśmy z jednym rolnikiem tutaj wcześniej. Powiedział, nie, te rośliny są za małe, tak? To jest jeszcze za szybko. To nie jest prawda. Słuchajcie, tu mamy pierwszą parę liści. Za chwilę pojawi się druga. Możemy śmiało już w tym momencie podać Agravita Active 48+, ponieważ znowu jest kolejna nowość, tak? Rok premier, prawie jak w Toyocie. Tak, jak w Toyocie. Nie wiem, czy to możemy mówić tak otwarcie. Po prostu rok premier Van Polmerol. Tak jest, rok premier Van Polmerol. Agravita Active 48 w plusie z dodatkiem kinetyny i gibereliny. Kwas giberelinowy i kinetyna. Co przede wszystkim ma to nam zrobić? No właśnie, bo mówimy, że jest, a co to robi, tak. W jaki sposób to oddziałuje właśnie na te rośliny? Na tak małe rośliny, pamiętajcie, że mała powierzchnia chłonna, ale bardzo dużo substancji jest w stanie pobrać tak mała roślinka, tak, względem jej wielkości. Podanie powoduje, że ta roślina przyspieszy swój metabolizm. Kinetyna w połączeniu z gibereliną będzie powodowała przyspieszenie metabolizmu. Nawet do 14 dni roślina będzie pracowała szybciej. Czyli to znaczy, będzie po prostu regenerowała się po tym, co otrzymała od warunków atmosferycznych, czyli po mrozach. Jako klasyczny biostymulator będzie wspierała rośliny właśnie w momencie stresu, tak? Czyli będzie chroniła przed nawet następnymi. Czyli jeżeli przyjdzie mróz, zrobimy zabieg, przyjdzie mróz, to będzie ta roślina bardziej odporna na te niesprzyjające warunki. Dokładnie. No tutaj też warto zaznaczyć, że nie możemy robić w ten sposób, że spodziewamy się jutro przymrozku. Tu tak, na tym tak, polu się spodziewamy tak, jutro, tak? Dlatego jeszcze musimy opóźnić ten zabieg. Co musimy najmniej, poczekać. Żeby był doba dwie. Bez przymrozku. Bez przymrozku i wtedy dopiero wjeżdżamy, tak? Regenerujemy. Pomimo, że teraz jest piękna pogoda, no jest a spodziewamy super. Się przymrozku, tak? Tak, tak, tak. I chodzi głównie o regenerację, przyspieszenie tempa wzrostu tej rośliny, poprawę zawartości chlorofilu, tak? Mamy do tego jeszcze transport tych składników, szybszy, sprawniejszy. Tych, które podaliśmy. Tak. I to wszystko składa nam się na to, że ta roślina będzie szybciej i sprawniej regenerowała się, budowała następne liście, tak? I teraz pytanie jeszcze jedno, bo mówimy o odżywianiu buraka. To powiedzieliśmy o regeneracji, bo widzimy, jest po prostu, przyjechaliśmy na pole. W dniu dzisiejszym tutaj było minus 2 stopnie Celsjusza. Widzimy, jak te rośliny wyglądają, tak? Ale jeżeli będziemy jechali, będziemy stosowali Agravita Active 48+, to czy warto dodać jeszcze chociaż 1,5 litra boru, manganu? Czy warto dodać, na pewno warto dodać te składniki, ale czy na pewno już w tej fazie możemy dodawać bor, mangan? Powiem tak, jako borolubna roślina ten bor przydałby się nawet od wczesnych faz, tak? Nie mamy tego boru w glebie, ten bor jest deficytowy w naszych glebach, a poza tym tak naprawdę w nawozach mineralnych już chyba w tym momencie nie jesteśmy w stanie nawet
podać. Albo są bardzo szczątkowe, albo nie ma ich praktycznie w ogóle. Dokładnie. Więc tutaj, ale nie idźmy w dawkę 2 litrów przy tej litr półtorej w tak młodej, wczesnej fazie. Ale ja zwracam uwagę na też dość nową formulację, która się pojawiła u nas w ofercie, czyli BOR 13, Agravita BOR 13. BOR 13 różni się od klasycznych 15% boroetyloamin albo monoetyloamin tym, że przede wszystkim ma dodatek zawartości sodu. I znowu wracamy do punktu wyjścia. Buraki są sodolubne. Sodolubne, dokładnie. Tak jak są potasolubne, tak są sodolubne. Po to dajemy sól potasową, dodajemy korn kalis właśnie ze względu na potas, ale również na sód. Tak. I w tym momencie mamy produkt Agravita BOR 13, którego podamy litr, półtorej, tak? Możemy nawet pokusić się o 2 litry, gdzie wnosimy 133 g boru w litrze i do tego 60 g sodu w litrze nawozu. Widzisz, idealne rozwiązanie. Faktycznie nawet nie wpadłem na to na zasadzie zawsze BOR 15, a faktycznie pojawiło się BOR 13. Tak. To jest formulacja SC. On troszkę inaczej wygląda. Ci wszyscy nasi klienci, którzy korzystali z 15, z reguły kojarzą taki półprzeźroczysty płyn, tak. Taki lejący. To jest gęste, to jest białe. Tak. Tak? No, formulacja SC, tak, SC, typowo. Typowa formulacja SC. Tutaj warto na to zwrócić uwagę, oprócz tej zawartości sodu, który jest substytutem również potasu, też będzie sód zwiększał odporność, też jak i bor, odporność na niskie temperatury. Czyli mamy takie typowe meritum na chłody i na regenerację, bo teraz mówiąc o tym borze, to będzie taki dodatek ekstra, a nadal trzeba pamiętać, że jeszcze w okresie wegetacyjnym musimy zastosować 2 razy po 2 litry boru, żeby wprowadzić odpowiednią ilość. Mariuszu, myślę, że czas podsumować to, co powiedzieliśmy w takich... Nie zapominaj jeszcze o siarczaniu magnezu jako pierwszym do opryskiwacza. Te 7, 10 nawet kilogramów na hektar. Do tego dodajmy Agravita Active 48 plus, pół kilograma i do tego 1,5 litra boru Agravita BOR 13. I mamy tutaj takie idealne rozwiązanie na zabieg regeneracyjny, zabieg, aby te buraki ruszyły po tych przymrozkach i żeby odpowiednio były odżywione. A ja tylko dodam, Mariusz ze strony nawozów dolistnych Agravita Active 48, 0,5 kg, Agravita BOR 13, 1,5 litra na hektar. Do tego Agravita siarczan magnezu 7 kg i tutaj jeszcze zalecam dodać pyretroid, ponieważ za chwilę na tych burakach pojawi się śmietka oraz mszyce, które są naprawdę bardzo groźne w tej fazie rozwojowej. To tyle z plantacji buraka ze słonecznych żuław. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękujemy.